No i zaczęło się wezwanie na UB. Zaczęli mnie wypytywać o proboszcza. Ja mówię, wikarówka jest osobno. No. Ja nie mieszkam na plebanii z proboszczem. Błahe pytania na to osobiste życie proboszcza. No i oczywiście zaczęło się od tego pytania. No i nie otrzymali odpowiedzi. To powiedział, no to ksiądz sobie, prawda, pojedzie. Pojedzie, na długie lata pojedzie. No i 10 lat nie dawali paszportu. Wtedy ksiądz rektor Latusek z Wrocławskiego Seminarium zdecydował, żeby mnie wysłać na Akademię Teologii Katolickiej do Warszawy. Muszę powiedzieć, że ile razy byłem w Rzymie, zawsze Ojciec Święty zapraszał przez kardynała Dziwisza albo księdza Mokrzyckiego do siebie na obiad i na kolację. I kiedyś tak zaprosił, no oczywiście to jak to się odbywało, to się mówiło księdzu kapelanowi Dziwiszowi, przez kardynałowi albo Mokrzyckiemu, że się chce być Ojca Świętego. No i Ojciec Święty nigdy nie odmówił. I kiedyś tak powiedział, no mówię, a z czego ty żyjesz? No ja mówię, no żyć mam z czego, jeść mam, tylko trzeba by było trochę tych, a mówi, to idź do Szoki kardynała, on był szefem no jak to się każe, ekonomem stolicy apostolskiej, niech ci da 20 albo 30 tysięcy. No to pomożemy ci. No i ja tak, prawda, naiwny poszedłem do kardynała Szoki i mówię, że Ojciec Święty polecił to. A mówię, co, bo on tak mówi po polsku. Co, to niech ci da, jak polecił. On ma. Ja sobie tak pomyślałem, no zaraz, ojciec, człowiek jest przyzwyczajony, że jak Ojciec Święty coś powie, to to jest święte. A mówi, ja mówię, Ojciec Święty, a mówi, to co on mówi, to niech se mówi. Mówi, i zaczął wypisywać czek. Patrzy tam $500. Ja mówię, nie, eminencjo, ja mam za co żyć. Mówi, to by była jałmużna. Ja bardzo dziękuję. I tak rozstaliśmy się i od tego czasu nigdy nie prosiłem. I przyszedł ten moment, gdzie w tę samą rzekę, gdzie Jan chrzci, gdzie zbywane są ludzkie grzechy i winy, bo to był chrzest pokuty, wstępuje Chrystus, najświętszy, najbardziej czysty, najpiękniejszy synów ludzkich. To jest bieg okoliczności. Pan Bóg tak dziwnie te rzeczy układa. Bo mieszkaliśmy naprzeciw siebie na TK z księdzem arcybiskupem Michalikiem. Byliśmy studentami. Studiował dogmatykę, ja teologię fundamentalną apologetykę. I spotykaliśmy się przez 4 lata studiów. Nigdy nie wiedzieliśmy, że będziemy graniczyć razem ze sobą i będziemy razem. I to się, prawda, ta współpraca układa życzliwie. Utrzymujemy kontakt. Na Boże Ciało u nas nie ma uroczystości Bożego Ciała, takiej procesji czy takiego kultu, jak w obrządku łacińskim, ale katedra służy z ołtarzem i ja też biorę udział w procesji z księdzem arcybiskupem. Ksiądz arcybiskup idzie na Jordan, bo to jest wielkie święto Bożego Objawienia i wtedy razem, prawda, no, idą księża też, no bo po parafiach, tam gdzie są cerkwie, tam co prawda są kościoły teraz, ale są i nasi wierni, więc nieraz tam odprawiamy. Ksiądz arcybiskup po prostu polecił swoim duszpasterzom obrządku łacińskiego, zachodzi potrzeba udostępniać kościoły, no i te cerkwie, które były kiedyś nasze wierne. Myśmy to samo zrobili. Przemyśl miał 1 200 000 wiernych. To była olbrzymia diecezja, która sięgała pod Lwów, Sambor. To wszystko było tu pod Rzeszów. Prawda, 1000 kapłanów, zakony, siostry zakonne, służebnice, jozefitki, bazylianie, klasztory, sierocińcy, szkoły, różne organizacje. Tego bardzo dużo było. Prężne. Prawie 500 tysięcy wysiedlono na tereny radzieckiej Ukrainy. To były podwójne wysiedlenia.
No i zostali same wsie, no to już, prawda, emigranci obrządku łacińskiego zasiedlali te ziemie, cerkwie przejmowali kościoły, no a później część cerkwi, 33 cerkwi oddano prawosławnym. Bardzo piękna wieś Spas nazywała się. Tam mieszkali kiedyś pierwsi biskupi diecezji wschodniej samborskiej. I tam gdzieś dwóch jest pochowanych. Do XVIII wieku był sobór. Później został zniszczony. Tam też się urodziłem. Oczywiście 20 czerwca 1939 roku. Ojciec mój był rolnikiem. Zajmował się też muzyką. Ojca nie pamiętam, bo w czasie drugiego przyjścia Rosjan na tę ziemię został powołany jak Ukrainiec do wojska rosyjskiego, jako żołnierz Armii Czerwonej. Przeszedł i umarł w obozie dla jeńców pod Dreznem. A mama Maria, ojciec Bazyli, mama Maria, ze mną i z bratem byliśmy do 1946 roku w Spasie. Pamiętam 1944 rok, pamiętam, jak mama w oborze przechowywała żydowską rodzinę. To było 10 dzieci żydowskich i nosiła jedzenie. Nie wolno nam było z bratem wchodzić, by nie wydać. I w tej wsi, w co drugim domu ukraińskim, przechowywano Żydów. Później pamiętam, jak wyprowadzili się na wiosnę, w lecie do bunkru. Tam też kobiety nosiły jedzenie z tej wsi.